Zapraszam serdecznie na dwie strony powiązane z serwerem PlayerLive, czyli pierwsza strona simulator.playerlive.mtsa.eu, gdzie tutaj możecie się dowiedzieć o cenach na przykład lampek, felg, na temat tutaj motoryzacja, lista pojazdów i tak dalej, zarobki tutaj z prac dorywczych i tak dalej. I zapraszam też serdecznie na shrototo.pl, gdzie możecie swobodnie wstawić ogłoszenie o sprzedaży swojego pojazdu z serwera PlayerLive. Cześć maleńka. Ramię mojego holownika staje na twój widok. Aha. Z tego my się śmieję. Bardziej mnie rozwaliła reakcja niż tekst. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true. But the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put a ride on. H-I-J-K. Ja powiedziałem od razu, że mi to obojętnie, ale no to może najlepiej będę... Boski, ty też na egzaminy? Tak jest! No to ja ty idziesz po nim. Potem kasy, potem ja, potem ojcze wasz i wtedy Werta. Tylko że przyszedł później. Czekajcie, ale to, że obojętnie wyjdziecie, czy jak? Alfabetycznie. No dobra, że w sensie egzaminator to obojętnie, czy to takiego, czy takiego trafi, tak? Czy jak wy do tego podchodzicie, bo ja już nie rozumiem teraz taki... No, strzał już. No co ty, pojebało cię? Ja powiedziałem, że chcę z bolesnym i tyle, nie mogę być z Tuszkiem. Tuszek jest osobą, z którą mam zbytnie powiązania i tyle, no. Nie mogę z osobą, która za bardzo byłem w frakcji, no tutaj, przecież ja tę osobę awansowałem, no. Będziecie molestować. No właśnie, no to nie mogę takiego czegoś zrobić, dlatego no muszę wybrać bolesnego. Także wy sobie idźcie na... Jego nick zaczyna się na A, kończy się na S, a w środku ma R, T, H, A. Jak coś my tu obgadujemy, Ankura? Kurde, ja do niego nie mogę iść na kanał, a mogę przejść go? Co? No go przenieść tu nie mogę. No ale już jest na kanale. Ale ja nie mogę tam wbić, ani go przenieść z tamtego kanału. A możesz pójść na trójkę? Mogę. No to weź na trójkę może najlepiej, co? Nie panikuj. Znaczy nie, na egzaminie... Duszek, Dek i Dydek, wiem, że się stresujesz egzaminem, znasz. Nie, bo tu czekam na tego, bo tu mam wbić, naprawić te kanały, a tu dyski zmienia, bo Windowsa instaluje na jakimś. Egzaminy zaorane. Kurde, egzamina, już mamy wakacje. No. To są egzaminy poprawkowe. Tylko że to nie sierpień. Cicho. Dla tych którzy się zgłosili szybciej. Planie na odległość. Sikanie na odległość, plucie ślinę na odległość. Chce? To będziecie musieli nasrać na samochody frakcyjne. Ale, jeśli to zrobicie, ten... nie znać. Ale na chodzie jeśli nie będziemy mieli takiej potrzeby. A, to czekaj, nie dopytałem. To dostaniesz tabletki na przeczyszczenie. Gówniana sprawa. Ale za to minus 2 punkty. No tak, bo będzie wtedy oszukana odległość trochę, będzie trochę za daleko. Nie, to... Minus 1 punkt za podanie środków i minus 2 punkt za ten, za cheaty. Słuchaj, nie wiem jaka jest dokładnie punktacja, nie? Wiem tylko, że 100 metrów to 10 punktów, nie? A reszta to nie wiem. Ale miarka to chyba taka na palec, nie? W sensie na odległość. Jo? Ty, zabiorę katapultę. Albo działko przeciwlotnicze. Jeszcze lepiej. Albo hydrą podlecisz. To co chłopaki, jak nie zdajemy, nie, jak ktoś z nas będzie miał negatywny wynik, sprzedajemy nerki, nie? Zapłacamy tuszka. Albo płatnego mordecę, żeby zmusił tuszkę, żeby go przepuścić. Nerkę czy portmonetkę? Portmonetkę też, w gratisie. Portmonetkę bez zawartości. Nerkę bez zawartości. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Lecz jesteś z strony Guzmaja. Minisklik. Teraz mówię nie ten bind. Ja mówię, to jest misklik. Kurde, skargę za puszczenie bindu. Dobra, zobaczmy. Ilu ty nawet słuchaczy na radio K69? 48 tylko. Ej, typek chce 140 euro za zderzaczek, drzwi i światełko. A jaki pojazd? Holownik. Powiedz mu, że chcesz bez doli.
kurde, jakby my tego gonimy Coyotów, żeby zapłacili za holownik. Albo Coyoty nas gonią, kiedy pod juchcami im źle zaparkowany pojazd i krzyczą oddaj! Kurde, nie wiedziałem, że oni się tak drżą. No, a że miś wiedział. A ile wykrzykników dają, to już nawet sam nie zliczę. Ej, uwaga, bo Bolesny zaraz wejdzie. Ubolesny zaraz wejdzie po egzaminie. Oddaj wykrzyknik, no. Pogodynko, kresówka zapowiada przelotne opady deszczu. Opady deszczu się właśnie skończyły. No to, ale to, że ona ma okres, to się zgadza. Dobrze, że jeszcze na czerwono nie pada. Jezu, pamiętam jak mój kolega raz był poruszony temat okresu, nie? To mój kolega sobie tak jakby, nie wiem, powiedział, że to jest zupa pomidorowa. O nie! Ja bym nie chciałbym takiej zupy pomidorowej nigdy zjeść. A na Ukrainie to chyba mówią, nazywają to barszcz ukraiński. Ej kochany, spóźnia ci się barszcz ukraiński. Daj sobie to nie wywala, Boże, te żarty na poziomie. Cześć, maleńka. Ramię mojego holownika staje na twój widok. Aha. Z tego mnie się śmieję. Bardziej mnie rozwaliła reakcja niż tekst. Dobra, panowie, ja zawijam do Pico, bo kurde, tutaj jest akcja gruba, będzie jak ryba. Ej, będzie... to było takie suche, nie? Że aż mi się do kibla chce iść. Będzie taka gruba akcja jak tuszek. No przecież bycie... To gruba ryba, wiem. To się stał zaraz psika. Ej, nie chcę mi się iść do kibla, to zaraz zacznę sikać do butelki. Ja mam cały czas nadzieję, że to jest w celach humorystycznych. Nie, no ja myślałem, że tylko takie odpało po 20, po północy, nie? No z chryzantemami. Nie, ja nie chcę. Ten to już w betoniarce będzie. Lektor robić. W betoniarce! Nie. Lektor w betoniarce będzie za cement robić. Więc mówię lektor w betoniarce. Nie, bardziej moje rozkruszone kości. Kasy pod sutanną! Zamiast cementu to musisz wziąć danonki. Dla mocnych kości. Ano? Danonki kleją lepiej. A wiecie dlaczego Mikołaj nie ma dzieci? Powierzchnia spuszcza się w komin. Aha. Czarno, że widzę. Żegnaj, bo to jeszcze nie jest koniec, jeszcze masz półtorej tygodnia na to, żeby nam wszystkim lizać rowy. Na to masz tyle czasu, możesz wylizać każdy rów. Zasmakować każdego sobie? Smaku. Mojego nie musisz, bo tam w sumie ostatnio jadłem powidła śliwkowe, więc i tak to jedzę to sam. Ten sam smak. Ale... pamiętaj. Ja on jadł ananasa. Ja nie lubię, jak ktoś mi liże, bo później nie mogę usiąść na dupie, jest mi za mokro, jak dziewczynie, jak się na mnie spojrzy, no to w ogóle... Ja słyszę SMS-a i coś tam. Sąsiad sobie ostatnio samochód. Poczułem takie dziwne pieczenie w okolicach wybytu. No to właśnie od tego płynu, który się tam zbiera, nie? Po ekscytacji. Ja... Lizu i po prostu wiesz, no to... Zresztą też, to może też zależeć od deszczu, nie? Deszcz załóżmy wychodzi. Więc... Ja umiem, ale ze stronką i tak będę jechał. Dobra, minus 2 punkty. No też to nagrał wszystko? Mi się non-stop nagrywa. Kurwa. Pozdrawiam YouTube! Pozdrawiam mamę, tatę, babcię i dziadkę. I rodziców. Okej. Okay. Bo ja rozmawiać można z każdą osobą, tak? Nieważne, czy nie spało, czy... Można się przespać. Chyba... Co do tego, to zależy, jaką masz orientację. No ja osobiście na przykład uważam, że nie jestem bi, po prostu to tak tylko się mówi. Prawda jest taka, że wszędzie, gdzie się da wsadzić coś w dziurę, to można to robić.
No, czyli facetom też i tak co, wkładasz w kontakty? Jak to mówią, nieważne no, jakie post przykład, prowadzę, żeby miał otwór. Tak jak właśnie kolega wspomniał o kontaktach, ostatnio próbowałem witele z tą kontaktów wsadzić. A to była świnia. Nie, to... Powie tobie... Nie, to nie była świnia, bo by mi uciekała i bym, gdybym za głęboko wsadził widelec, to po prostu bieg z nią, wiesz jak to jest. Nie? To by się tam rękę podrapał w nóżek, taki malutki, fajny, cyk cyk. Albo w jej tyłku, albo w jej nosie, tym właśnie, tym nosie z tymi dwiema dziurkami. Spędzi mnie w tyłku! Już spokojnie. Wy lepiej się uczcie, bo... Jasny, gryziesz na tym egzaminie? Tak, gryzę i połykam... Nie, połykam całości. To też mnie przestrzega. Smacznego. Kuję, nie go teraz zjem, ale... Smacznego, bolesne... Liście bolesnemu, żeby wam lepiej poszło, no. Plejada, teraz wszyscy mówicie smacznego do bolesnego, no. Nie. Smacznego. Nie wiem. No nie chciałbym się wpieprzać bolesnemu do miski. O, właśnie to się ceni. A bolesne, a co tam jesz? Ja nic nie jem. Kiełbachę. Coś tam wpieprzasz na pewno. Nie, jadę właśnie, podczas tego egzaminu to było. Ja wpieprzam chusteczki higieniczne. Smacznego życzy firma Udław się. Dobra, czy wy wszyscy tutaj na egzamin czekacie? Tak.